Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w co? No, w Euro Truck Simulator 2. Jestem aktualnie na Islandii. Powoli się kieruję do miasta Blönduós. Nie wiem, jak się to tak konkretnie. Wiozę świeże rybki. Jakieś kurcze mam. Aha, dobra. Czekajcie, ja muszę zmienić jedną rzecz jeszcze. Kurczę, jak zwykle muszę zapominać. Wróć, to będzie klawisze przyciski. O właśnie. F12. O właśnie. Te zrzuty ekranu mi nie są potrzebne w sumie. Później sobie usunę. No, tak sobie jedziemy, 7-5, nie będę tu się śpieszył. O, widzicie, turystę. Minęliśmy przed chwilą. Jest to... Przede wszystkim już nowy promoc 2.26. Co oni tu dodali? Dodali przede wszystkim specjalne transporty już, ładuneczki. Nie wiem, czy wszystkie, czy nie, chyba jedno tylko. Ale mogę tu się mylić, bo powiem wam, że jeszcze nic tu nie wiozłem z takich ładuneczków. Niestety nie miałem okazji jeszcze. No, tylko na taki może no powiedzieć w swoim profilu na MP i na SP, co nie, to jest taki profil oddzielny na promocję. Sobie jedziemy powolutku i myślę, że to będzie króciutki odcineczek. O, widzicie, kurczę, ledwo pod górę daje radę moja skania. Oho, będzie ciężko troszeczkę tu jednak. No niestety, 320 koni. To jest sama Scania Aerotel, którą testowałem. Powiem wam, no czemu by jej nie dodać sobie do modyfikacji. Dlatego, że ona mi się bardzo podoba, ta Scania. Tu są praktycznie dwie Scania. Jak nie wiem, jakim cudem on jest, Scania jeszcze też. To jest, jak ona się nazywa, zaraz wam powiem, jak sobie dojedziemy na miejsce. Przede wszystkim zaraz, bo tu kurczę powiem, ledwo pod górkę można wjechać. Łohoho, panie, ja tu nie będę się bawił w kamerę zero. Nie. Tak sobie postanowiłem, że najpierw, bo tak powiem, zaczynam w nowym mieście, jak zaczynam nowy, zakładam nowy profil, cały czas zaczynam w Polsce, konkretnie w Siedlcach, nie wiem dlaczego tak, jakoś tak powiem, no ochota na mnie naszła, że w Polsce tylko czasem mam garaże, co nie, a nie gdzie indziej. No i tak sobie postanowiłem, że dzisiaj, czy dzisiaj sobie nagram odcineczek, co nie, ale też tak sobie, kurczę, pomyślałem, może by jakiś garaż mieć na Islandii, mógł sobie ją od razu zwiedzić o cało, tak myślę, że mi się uda, ale mogę się tu mylić, co do tego, czy ja wykonam to, czy nie. Później pewnie Anglię całą zwiedzę. Później pewnie Irlandię, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać przede wszystkim. No na razie tu, no tak sobie zwiedzał sobie te Islandię. Ale po jakimś czasie zwiedzę ją całą, spokojnie. Wiedzę cało, później kurczę, tak myślę, nie wiem, czy mi się tu uda, wiecie, jak to jest z tymi promocami, co nie, co wersja wychodzi jakiś inny promoc, co nie, no za, pewnie za niedługo wyjdzie 2.30 promoc, też będę go pewnie pobierał, a zobaczymy jeszcze, może nie będę pobierał, kto wie, ale na razie jeździmy sobie na tym promocie 2.26. No oni tutaj takiego ciekawego nic nie dodali, tylko te specjalne ładunki. No powiem, że tak, o tak, o, to nie, ale ja sobie jeżdżę,
Modyfikacje działają bez problemu. Te co używałem wcześniej. Tak myślę, że tych to takie Heavy Cargo by JC Cut, ja tego nie będę testował, lecz tak myślę ciężarówki, ale czy wszystkie, które mi się spodobają, to nie wiem. Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy wszystkie, czy nie. Dobra, ja to sobie wyłączę, tempomat. Tempomat wyłączyć trzeba. Aha, jak to widzicie, nie ma ruchu AIA, czy jakoś tak się mówi. Wyłączyłem to, bo ono mi jest, szczerze mówiąc, niepotrzebne. Ono mi jest niepotrzebne, bo ono, powiem, no, ludzi wkurza bardzo, bardzo. Wiecie, jak to jest z tymi butami, co nie? I tak to jest, co nie? Co jeszcze tu miałem mówić? Chyba już nic takiego ciekawego. Sobie jedziemy powolutku, już jesteśmy na miejscu. Jesteśmy koło Blond Duos. Prawie. Aha, jeszcze wam pokażę, jak to wygląda u mnie zwiedzaniem. Ja to sobie też jeżdżę, wiecie, jak to jest, poza nagrywaniem częściej niż, niż nagrywam na tym promocie, co nie? Tu w sumie kawałeczki mi zostały, ale spokojnie, ja je zwiedzę. Bo i tak powiem, że ładunki są epickie. No i tu trochę też takie mniejsze, mniejsze takie, no, odkryłem tutaj, co nie? Tu mało troszeczkę, no ale powiem, że ja to sobie zwiedzę spokojnie. Bez żadnych problemów, kiedyś tam sobie zwiedzę. I co? A, jeszcze jedno. Pokażę wam, jak dojadę na miejsce. No niestety mam tak, no, minus 52 tysiące na minusie. Opowiem wam, że niektóre tutaj drogi na Islandii są masakryczne. 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 Oj, to bardzo masakryczne. A pojedziemy sobie 70 albo 68. Niech tak będzie. No i tu widzicie, gram na ultra, jak dobrze. Zaraz. Czy ja dobrze, kurczę, myślę, że na ultra? Tak jest, na ultra, ale mam skalowanie 200% i mam tutaj aktualnie 52 FPS, jest to nie, 54, troszeczkę w górę skacze. 56, prawie do 60, co nie, już skacze. Bardzo dobrze, powiem, bo jak na 400 wziąłem skalowanie, to no, tych FPS-ów miałem 30 mniej, czyli 27, 26, co nie, coś koło tego. Ale powiem, że po tym, nie wiem, czy ja tam wspomniałem wam, po tym formacie lepiej. Powiem, że promoc się wczytuje, szczerze, 5 sekund jakieś. Więcej miejsca mam na dysku, co nie? I od tego zależy, co nie? Miejsce na dysku i... No tutaj też powiem wam, są takie przypadki, wypadki na Islandii, w niektórych miejscach. Tak jak wspomniałem, najpierw sobie Islandię zwiedzę całą. Tak myślę, później tak myślę, Irlandia albo Islandia, ale jeszcze zobaczymy. Oj, kurczę, zahaczyłem nogą niechcący o router, ale nic się nie stało, kurczę, jak zwykle. I tak to wygląda, co nie? Tak sobie postanowiłem, co nie, że sobie pozwiedzam najpierw, taki mój. Może nie, jak to się mówi, miałem nazwę już,
Może to nie jest taki kurcze... zaraz, zapomniałem tej nazwy. O Jezu, zapomniałem na liczbę. Oj. Jakby... kurczę, często są takie zakłady jakby. No nie przypomnę sobie. Kurczę, blade. Zapomniałem. Ech. Kurczę, skleroza nie boli, ech. No może sobie przypomnę i powiem wam jeszcze tutaj w tym materiale, jeżeli no jeżeli przypomnę sobie, co nie, no tak myślę, jak dojedziemy tutaj na miejsce, to sobie... O kurczę, gdzieżem tak się uszkodził, ech, dobra, nic się nie stało w sumie takiego. Nawet nie wiedziałem, że ja się tak uszkodziłem, kurczę. A, dobra, już wiem, bo tu... No troszeczkę za szybko jechałem, co nie? Wiecie co, sobie widzimy tę stację od razu. Tu i tak, kurczę, powiem, że takiego ruchu nie ma. Wow. Ej, nie no, fajna stacja, kurczę. Wszędzie choinki. Wszędzie choinki. Czekajcie, sobie zwiedzę od razu te miejsce całe. Czyli Blonduos całe. Powiem wam, że tu fajnie da się dalej, kurczę, wjechać, wiecie, z tym. Nie no, powiem wam, nawet duży hotel jest, kurczę. Świetnie. Dobra. Oj, 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 czekajcie, czekajcie, żebym nie pierdzielnął. A po co mi ten kierunkowskaz? No dobra, to sobie jedziemy, jedziemy. Oj, czekajcie, za du... kurczę. Aj, aj, aj. Silnik mi się dławi trochę teraz. Kurczę. Ej, za dużo dałem biegów. Ale dam radę jakoś wyjechać z tego miejsca. Tak to wygląda, to miejsce prawie, kurczę, zwiedzone prawie jest tutaj już. Tak jest, a sobie zwiedzę, albo to, czekajcie, pojedziemy sobie tam dalej jeszcze. A sobie tam dalej podjedziemy. Tutaj miasteczko to takie malutkie, wszystko prawie zwiedzone już. Potem dalej nie będę jechał, bo mi się nie opłaca w sumie. Dobra, aj, 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 kurczę, co to było? Lol, troszeczkę dziwne to było. O, widzę samochodzik, tu stoi. O, czekajcie, bo tu są, kurczę, ten. Te progi zwalniające są fajne, kurczę, lepsze niż, szczerze, lepsze niż w Polsce. Bo w Polsce to takie, znaczy nie, wróć, na Francji są też takie progi zwalniające, one są, o kurde, masakra. On jest tak masakryczny, że ohoho. Fajnie, kurczę. Na nich można zabić. Nie no, kurczę, żartuję, powiem wam szczerze. Dobra, jedziemy do tej firmy. O, tutaj są też Sam Kaup. Pokażę wam zaraz te skanie. Ja chyba wam nie pokazywałem tej skanie. Chyba. Ale mogę się mylić. Dobra, tu sobie tak zrobimy. Czy jeszcze? Dobra, tak chyba może być. Tutaj sobie tak, kurczę, odśpicuję te skanie, że ohoho. Dobra. Ojajajajaj. Dobra, świetnie, jesteśmy na miejscu, fajnie. O, niecała połowa tego. Baku jeszcze mi została. Nawet, nie, ponad połowa, co ja gadam. Okej, dobra. O, mało trochę kasy dostałem, no ale coś, co zrobić.
Dobra, odwiedź. Zaraz wam to pokażę. Oto ta Skania. Tak ono wygląda. No powiem wam, że podobno tutaj do tej, co nie, ale to jest 94L, czyli z tych starych, co nie, bardzo starych, bo RJL, szczerze, to jak dla mnie są nowsze. Fajnie wyglądają, co nie. No i ona ma najwięcej aktualnie 310 koni odblokowane. No tutaj ma, no tu jeszcze nie ma wszystkich biegów no odblokowanych, co nie, bo to jest cały profil. Tak w środku wygląda, powiem, że brzydka, mi się nie podoba, mi się bardzo w ogóle nie podoba, ale tu fajne, kurcze, kolorki ma, powiem wam szczerze. O, różowy, czekajcie, zobaczymy, jak wygląda różowa Skania. Śmieszna trochę, co nie, troszeczkę jest. No tu to takie mało plastikowe. Tu ma te różne wydechy, co nie. Tutaj tego tu chyba nie widziałem, ale mało ma tego do odblokowania. Taka propos. O, z tego światełka z mana. Tutaj takie, o. Takie powiem, no takie sobie w sumie. Czekajcie, bo miałem zaznaczyć. O, jest to na przykład. O, na czerwoniutko. Tutaj nie ma. Ach, też tak nie ma. Szkoda. Czekajcie, tu coś ma. Aha, tu są baki, jakie mają być. No tutaj w sumie tako. Co nie? No tutaj tako też wygląda. No powiem wam, że co to jest? Kurcze, dziwne. A, światełka, dobra. Tak wygląda. Czekajcie, tu coś jeszcze jest. Aha, dobra. O, tutaj też takie ma jakby plastikowe nie ostrzeżenie, tylko no taka plastikowa, nie wiem, jak to nazwać, kurczę, ech, zapomniałem nazwę, no ale o, proszę, tu mamy kilka takich, kurczę, nawet, o kurczę, nie, no fajnie wygląda, kurczę, fajnie by wyglądałaby ta Skania, ale za dużo tego by było, kurde, brzydkie to by było, co nie? Z drugiej strony. A czekajcie, tu coś jeszcze mam. Aha, czyli coś takiego. O, tutaj mamy już. Czekajcie, bo ja nie widziałem jeszcze. My sobie czekajcie, podjedźmy do serwisu. Muszę sobie zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Czekajcie, serwis tam. Serwis, okej. Wow. Ej, nie stój tak założonymi rękami, tylko rób, idź do roboty, panie. No kurczę. Nie, no żartuję, moi drodzy, żartuję. Nie, no fajne progi zwalniające, kurczę, one jak dla mnie są bardzo epickie. Wow. A tak wygląda. Fajny, kurczę, też jest, no, serwis epicki. Co w taką zimę, kurczę, chce im się, kurczę, o, jaki ładny daw. Wow, ile koni, jestem ciekaw. Czekajcie, miałem jeszcze zobaczyć jedną rzecz. O, właśnie. Aha, coś takiego. No dobra. Aha. No tu zderzak ma taki. O, fajniejszy jest w sumie.
co tu chodzi, czekajcie, bo nie wiem. Tego nie było wcześniej chyba. Kurczę, tego nie pamiętam. Albo... kurczę, nie przypominam sobie. Ej, bez kitu, tego nie było chyba. Albo... albo ja już... nie pamiętam, ale... no nie wiem, nie pamiętam już, czekajcie, bo nie kupię, bo mam na minus 22. Okej. Czekajcie, chcę zobaczyć ile tu koni ma. Ej, pisze 460, wow, fajny lafik. Co ty tu panie robisz? BMW mu naprawia dla mnie, dzięki panie. Ej, to ja będę kolejny do naprawy, halo, tu, o tu cię zatrzymam. Patrzcie, tu samochody są do kupienia. O, moja Scania też jest do kupienia. Dobra, wychodzimy. Wróć, czego tak daleko? Ej, uciekłeś mnie. Ej, kurde, panie. Kurde. Ech. Czekajcie. Kurde, powolić. Ja pierdzielę. Ech. Czekajcie, o kurde, nienawidzę tego szybkości, ja pierdzielę. Dobra. Halo? Halo? Witam, witam, witam. Panie. Co by to naprawić dzisiaj? Zastanówmy się, może by to dać... kurczę, silnik ze Scani, Ariotel? Zastanówmy się, czy się on tu zmieści. No nie wiem, nie wiem. Kurczę, trzeba byłoby... kabinę podnieść tutaj. Ej, panie! Co to za opony? Kurczę, jest zima tutaj, a nie lato. A tobie tak gorąco, panie? No kurczę, ubierz się, bo jest zimno, tu kurczę, patrz, panie. Patrz, jak tu wiatr wieje, przecież ty zaraz, panie, zamarzniesz. No kurczę. Nawet mój kierowca ma bluzę z... bardzo ciepło, co nie? Bluzę bardzo ciepło kupiono. A ten ma jakiś, kurczę, garnitur, który jest zimny. Zimno mu, co nie? Jakiś taki, kurczę, letki. No kurczę, no bez kitu. I nie trzymaj tych łap na tym akumulatorze, bo połamiesz go. Ech, co zrobić? Co zrobić z takim? No kurczę. Widzieliście, co on to odwalał. Ech, tak podsumując odcinek. Zakończmy sobie dzisiaj. I widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.